witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Przyjechaliśmy do Green Carrot trochę popracować. Część jedzie na hurtownię pokupić jakieś rzeczy budowlane, tam Marcin potrzebuje. No, a część zostaje tutaj i coś zjemy, a niedawno jedliśmy śniadanie, dosłownie po śniadaniu czy po lunchu przyjechaliśmy, ale zjemy znowu. My youtuberzy siadamy obok siebie, nie? Do tego MacBooka. Marcin na bogato po lunchu. Drugi lunch, co też zamówił? To jest sałatka z wołowiną, ale zazwyczaj był taki talerz i sałatki było więcej. A teraz sałatki jest mniej i mniejszy talerz, dzięki czemu wygląda wszystko na i tak w miarę duże, choć nie jest. Dojechała ekipa, oglądamy mój poprzedni film. Dziewczyny siedzą tutaj, wszyscy dzisiaj lekko, tak średnio, o tak powiem. Większość ekipy pojechała na farmę, my w trójkę zostaliśmy, bo nam się na farmę jechać nie chce, prawda Marcinie? Większość ekipy pojechała stąd, ale my zostaliśmy we trójkę, ponieważ nie chce nam się jechać na farmę, prawda Adamie? No i ja ci odpowiem, a ty mi nie odpowiedziałeś, prawda. Ja ci odpowiem również, oczywiście, że to prawda. Tutaj, no bo musimy pomontować, że tu jest dobry internet, a oni tam nie chcą jadą na farmę. Prawda, musisz powiedzieć, że tam. Prawda? Słuchajcie, tak siedząc stwierdziłem, że zjem na zapas, bo zjadłem taką omleta. Ale nie ma, nie, jak to Marcin, zjeść na zapas się najeść. Warto. Co tam? Kiedy pszczoły będą? Podobno 26. Czyli za 4 dni, 3. Także szybko. 26. A do Marcina wjeżdża taki oto burger. Burger King. Się wzruszyłem. Tyle jedzenia, nie? Żarcia. Taki burger nie jest jakiś bardzo duży, ale... Ale wygląda. Ale jemy na zapas, prawda? Tak. Także jak na zapas, to jest w samas. A ty sobie wziąłeś to samo, co ja? Tylko ty masz z frytkami, ja miałem z makaronem, czyli kotlet. Mogę już jeść, tak? Czy jeszcze? Dobrze wyszło? Okay. Nie dostałem potwierdzenia. Adam się irytuje, nie muszę zjeść, bo tutaj go cały czas nagrywają. No, jedz. Tu jest, będziemy nagrywali. Bo burger jak burger, prawda? No nie jest jakiś wielki, ale... Bardzo dobry ten sos jest. Zjarany, ale to obok tutaj. Co to w ogóle? Jak majonez, ale zresztą nieważne, nie wchodźmy w ten temat. Ja wezmę kartę, też coś zamówię. A już u mnie poszedł omlet, którego jeszcze nie nagrałem. Ja składam tutaj odcinek, także wiecie, zapraszam na Pasiekę Paproć. Pasieka Paproć, wchodźcie na kanał. Cześć. Marcin zamówił 2 szoty wódki, to mu przynieśli w szklance 2 szoty wódki. Rachunek zapłacony, jedziemy do bazy, do resortu. Dobra, jedziemy na pacę, nie? Nie ma miejsca. Kontentu ci brakuje. Po drodze zajechaliśmy jeszcze do apteki, czyli do miasteczka. No więc pokazuję wam miasteczko. Adam jest w aptece. Ja też witaminę C kupię, bo ostatnio nie było. Jestem z Marcinem, a propos wczorajszego filmu, użytkownik Mario, który oczywiście został zbanowany, napisał, że jak można było z Marcinem być razem i nagrać takie rzeczy, puścić i Marcin jak to obejrzy, to będzie mu przykro. Chciałem stwierdzić, i niech Marcin to zaprzeczy lub nie, że była robiona przez niego cenzura i razem składaliśmy mój odcinek, także widział wszystkie sceny i sam zrobił cenzurę pewnych spraw. Tak, było wiele osób dzisiaj przy składaniu filmu. No, ja jestem też człowiekiem, ja też się czasami bawię. Wczoraj, jak mogli się zobaczyć, no, bardzo szybko skończyła się dla mnie impreza. Wypiliśmy parę drinków. Ja na co dzień nie piję, mam teraz wakacje od treningów, od pracy. I no cóż, jestem, tak jak powiedziałem, człowiekiem i nie widzę w ogóle żadnego problemu w takich materiałach. Ja tylko chciałem ze mnie zdjąć, potwierdzam. Uja, że jestem ujem, że cię nagrałem, puściłem, a ty to zobaczysz i będzie jakaś spina między nami. No wiecie, no nie było nic... Razem żeśmy to składali, no. Nic nie było takiego dziwnego. Byłem pod wpływem alkoholu, ale ile się uśmialiśmy, jak Adam montował ten film i powtarzaliśmy akurat ten moment przy barze. Co się uśmialiśmy, to naprawdę jak nasze. Bardzo dobry trening brzucha. Dobra, pozdrowienia dla hejterów na wasze następne hejty. A my zaraz kolacja, butelka wina i do basenu. A co tu za zebranie?
Słuchajcie, wchodzi nam kurczak. Kurczak jeden, kurczak drugi, trzeci, makaron ryżowy, sałatki. Do Marcina podjechali goście, akurat mamy kolację, ale parę aut się zjechało. O kurde, cztery auta, akurat zaczynaliśmy kolację. Jest, cztery flota samochodów. No dobra, ja wracam, bo mi wyjedzie. Dobra. Jest bez was, nie? Goście przyjechali, ale... Ładnie nałożyłem? Nie o gościach. Ładnie. My tu mówimy... Nie ma! Pieczone kurczaki biorę, bo lubię dobrze zjeść. Lubię zjeść tłusto. Na wieczór szczególnie. Jakaś zapojkę mamy? A chyba mamy. Nie wiem, co tu dziewczyny mają. Hello. Także jest i jedzenia, i wszystkiego. Oczywiście Strelia ma jeszcze jakieś kupione swoje ryże gdzieś na boku. To co, jak mówisz, że nie puszczasz mi tego, to co? Marcin. Chodziło o rozdystrybuowanie dóbr. No. Dystrybuowałem dobro. Ja chcę wino. Pytałem się ciebie, powiedz mi, jak nie chcę, żebym ci nalewał wódkę. Nie chcę, żebyś nalewał mi wódkę, ja chcę wino. No to ale za późno już jest. U nas impreza w najlepsze, goście przyjechali, bawią się tam na resorcie. Like this? Nie, no trochę powiedz, nie pokażę. No co? Jean-Claude Van Damme. No. 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 Te gusta cantare guitarra. Te gusta cantare sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Aguardiente es lo mejor. Tequila blanco. Mi amor. Ay, 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 ay. Ay, ay, amor. Ay, ni morena. Le ni corazón. Bravo. CK, napijesz się jednego shota? $500, you take one shot of. I give you $50. What? $50. No, not worth it. I not really into alcohol, so. You are not interesting. It's the small money. Słuchajcie, Australia poszła spać. No ja też trochę jeszcze z nich chłopakami posiedzę i idę spać, tak więc chyba koniec epizodów na dziś. Chyba. Na dziś. I na wieczór jeszcze wchodzą nam takie oto zapiekanki. Strelia przyszła do nas na wieczór jeszcze. O, i następna gwiazda nam tu wchodzi. Słuchajcie, ja byłem się wykąpać na basenie, strasznie zimno wieczorem. No to już jest cała ekipa. Z powrotem się obudziłeś? Jest, tak. No czy ja się tylko próbowałem położyć sykę, ale padli i mnie wyciągnęli. Witam dnia kolejnego. Wszyscy już się praktycznie pobudzili. Marcin pojechał na farmę, coś ma tam zrobić, Marcin Awokado. Tak więc czekamy na niego i jakiś tam plan dnia będziemy układać, ale to wszystko będzie już chyba w kolejnych odcinkach i też już powoli się będziemy rozjeżdżać do stolicy. Oni do Kampotu, ekipa wraca. Może jeszcze zahaczymy gdzieś o jakieś tutaj prowincje po drodze, ale to musimy ustalić plan. Jest nasz też trochę, także nie wiem, jak to będzie z transportem, logistyka, ale zostańcie cały czas z nami. Będę update'ował, pokazywał i dzisiejszy dzień również. A więc odcinek się jeszcze nie kończy. Bardzo miła ścieżka. Czujemy się naprawdę jak powinniśmy, czyli w tropikach jest basen. Zaraz i chyba zaraz też wypadałoby jakieś śniadanie zjeść i wskoczyć do basenu właśnie.
tak jak mówiłem, i dalej planować ten dzień i kolejne dni, bo chcemy gdzieś dalej jechać. Ja później znowu tu na pewno przyjadę, bo czekam, aż przylecą pszczoły. A pszczoły przylatują, no skądś tam, tak? Gdzieś kupili pszczoły. I jak przylecą pszczoły, to dopiero wtedy i już będą gotowe ule. Chcę robić wywiad z Adamem Pszczelarzem. No z tego względu, żeby ten wywiad był bardziej jeszcze miał podkład filmowy, nie tylko wywiad jako audio, ale żeby mógł pokazać to, o czym będzie mówione. No czyli muszą być pszczoły i ule, bo to jest głównym tematem. I wtedy też będę wbijał słupki na mojej działce. Nie chce mi się teraz po prostu i jakoś tam logistycznie nie mamy na to czasu. To nie jest, że tak powiem, w ogóle potrzebne, bardziej tylko dla, nie wiem, mojego chcieństwa, akcji, kontentu i żeby właśnie coś dla was nagrać. Niż te wbijanie słupków nie jest do niczego więcej. Ale jak będzie czas, jak przyjadę następnym razem, jak przylecą pszczoły, to postaramy się to zrobić. To mamy taki świder, który pokazywałem u Miszy tam w domku. Tym świdrem wbijemy po prostu, wykopiemy dziury, wbijemy słupki. Nie wiem, czy będziemy to grodzić, raczej nie. Miesza o to.